18 lutego 2020 roku, a ja właśnie zmierzam na oficjalne otwarcie Santago Park of Poland, największego zadaszonego wodnego parku rozrywki w tej części Europy. Jestem go niesamowicie ciekawa i mam nadzieję przetestować dzisiaj wszystkie atrakcje i Wam je pokazać, więc chodźcie ze mną, przy okazji wpadniemy na fajną imprezkę z okazji otwarcia. No i jesteśmy. Park of Poland. Wielkie otwarcie. Już nie możemy się doczekać. Co tutaj ciekawego zobaczymy i jakie atrakcje są tutaj przyszykowane. Jak wiecie, uwielbiamy parki rozrywki, a ten wodny to kusił nas już od momentu, kiedyśmy o nim słyszeli. Więc czekamy na wielkie otwarcie. Santago Wodny Świat uważamy oficjalnie za otwarty. Teraz gustowny szlafroczek tutejszy, Santago, i idziemy testować basen. To jest jakiś po prostu basenowy kosmos. Te zjeżdżalnie startują z 6 piętra. Co więcej, nie musicie tutaj włazić na górę, tylko wjeżdżacie windą. Pontony są przywożone jakby na górę specjalnymi platformami. No dzisiaj już się ustawiła kolejka do jednej z takich najpopularniejszych atrakcji, czyli pontonów. Ale tych zjeżdżalni łącznie to jest 32 i naprawdę wymiatają. Mój pożegnalny drink Santago. Przyszedł czas na to, żeby podsumować atrakcje, które są tutaj. Więc zacznę od tego, że to jest naprawdę świetnie. Te atrakcje, które tutaj są, są na europejskim poziomie i są naprawdę fantastyczne. Pobawicie się tutaj z dzieciakami, dzieciaki się wyszaleją. Wy też się pobawicie, bo jest mnóstwo atrakcji dla dorosłych. Jest strefa relaksu, gdzie na przykład dzieci nie mają wstępu. To, co jest ważne, to to, że tutaj płacicie w złotówkach i ceny są naprawdę normalne i przystępne. Druga rzecz jest taka, że warto tutaj wpaść, moim zdaniem, w tygodniu. Zróbcie sobie wagary i podnijcie sobie tutaj, jak już albo tłumy się przewalą, chociaż nie sądzę, żeby się szybko przewaliły, ale po prostu w tygodniu.
Prosiliście mnie też, żeby podsumować San Diego pod kątem Tropical Islands, więc San Diego pozamiatało system. Tropical Islands jest dużo starsze i dużo gorsze, ale tu też jest dużo więcej atrakcji. Jest przede wszystkim cenowo dużo bardziej atrakcyjnie, a trzecia rzecz, którą warto podkreślić, to to, że tu jest ciepło, a w Tropical Islands jest zimno. Przynajmniej w takich miesiącach zimowych. Także ja już się z wami żegnam, piję wasze zdrówko. Do zobaczenia w San Diego.